Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Słuchajcie, to będzie naprawdę bardzo krótki filmik szkolenia trzech zawodników. Pierwszy na ostrzał idzie Karim. No tak, jeszcze Karim Benzema. To czterech zawodników. A nie, dobrze mówię, trzech zawodników. Tak, to jest git, okej. Tak więc... Trzech zawodników, pierwszy na ostrzał. Pierwszy w kolejce jest Karim Benzema. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Karim dostanie ode mnie to i to. Zobaczmy. Piąty level powinien z powrotem skoczyć u niego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No i piąty level, na nic więcej nie liczmy. Szkoda. Następny w kolejce jest Griezmann. O, tutaj mam naprawdę duże nadzieje. Dziewiąty level. Oj, żeby wpadł. Wpadnie nawet chyba wyżej niż dziewiąty. Szkoda, że full nie wpadnie. A mógłby full wpaść. No ale i tak, 17 level. Na 23 levele brakuje mu do końca. No już i tak o jeden overall jest większy od tego, którego miałem, Griezmana. Ten Karim Benzema i tak też jest overallem większy od tego, którego miałem. I na sam koniec. A, Boże, jeszcze tutaj mogę wpakować. To zrobimy jeszcze o tak. Nie, przepraszam, nie Lengleta. A co tam? Karim, niech spróbuje, zobaczmy. 7000, no i jest ósmy level, okej. Griezmann i Karim są na tym samym poziomie, czyli Karim naprawdę będzie dochodził do tych najwyższych, czyli 8, 90, pewnie 6, 97 overalla będzie miał na najwyższym poziomie. No i na sam koniec zostaje nam Lenglet. I co z tego Lengleta nam wyjdzie? Oto jest pytanie. Gdzie ty, Lenglecik, jesteś? 30 leveli. Masz wysoko postawioną poprzeczkę. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jest bardzo, bardzo dobrze. Połowa minięta. Do 20 dobiliśmy. I zostało nam 8 leveli do końca. Tak więc, no, tak fajnym defensorem się zrobił. Nie powiem, że nie. Oczywiście nadal stawkę zamyka Van Dijk, czy otwiera, przepraszam, jako najlepszy obrońca. No i to by było na tyle w tym filmiku. To taki, jak mówiłem, krótki filmik ze szkolenia szybkiego zawodników. Wielkie dzięki i cześć, trzymajcie się.